Hej! Ostatnio do tych moich tub zaczynam kręcić czołówki po tym jak już nagram materiał. I dzisiaj oglądałem to, co nagrałem i jest okej, jest okej. Chociaż poruszam tam takie kwestie, których za bardzo nie lubię poruszać, ale o tym się dowiecie za chwilkę. Ale uprzedzam lojalnie i zapraszam. Hej, hej! Hej, witajcie, ja jestem Rok, a to jest Moja Tuba. Dzisiaj poruszę temat, który niespecjalnie mi pasuje, ale od czasu do czasu, kurczę, muszę o tym pogadać, a teraz nadszedł chyba odpowiedni moment. Teraz. Tak będzie lepiej. Troszkę kamerę źle przestałem. No dobra. Więc tak, to trochę pachnie arogancją, co teraz powiem. Niestety, ale tak muszę się do tego odnieść, bo sytuacja się zaczyna robić napięta. Dzisiaj będzie o mnie i o moich widzach, czyli o was. Moi drodzy. Też nie lubię tego zwrotu, ale tak pomyślałem, że ładnie się mi ułożył teraz. No więc tak. Musicie, i tu zwracam się do osób, które darzą mnie sympatią, dać szansę, dać oddech ludziom, którzy sympatią mnie nie darzą. Krótko mówiąc, nie możecie reagować alergicznie na palce w dół, to po pierwsze. Chociaż sam od czasu do czasu odnosiłem się jakoś w zabawnych komentarzach do tego. Może mój błąd, może nie powinienem był. Ale nieważne. Musicie dać oddech osobom, które niekoniecznie zgadzają się z moimi poglądami. Nie może być tak, że ktoś, kto ma inny pogląd na sprawy, jakie poruszam, dostaje natychmiast palce w dół, jego wypowiedź ginie gdzieś tam w gąszczu innych i ja w ogóle nie mogę do niej dotrzeć i nie mogę się do niej odnieść. Ludzie mają prawo mieć inne poglądy niż ja i to jest normalna rzecz. Słuchajcie, ja już kiedyś mówiłem o tym, że są dwa rodzaje komentarzy konstruktywnych i ja bardzo szybko potrafię wyłapać te, które wynikają tylko z zawiści, także ja sobie spokojnie z tym poradzę. Ja nie jestem z cukru i nie trzeba stać nade mną z parasolem za każdym razem, jak pada deszcz. Także spokojnie, ja sobie ze wszystkim poradzę. Jeżeli uznam, że komentarz negatywny jest wart odniesienia się, to się do niego odniosę i to naprawdę z dużą przyjemnością, bo to pozwala mi się rozwijać, to pozwala mi podejmować jakiś dialog, a to również pozwala osobie, która to zdanie wypowiedziała, nie nabierać jakiegoś lęku do wypowiadania własnych poglądów i być może ta osoba też się nauczy czegoś na podstawie tego, co ja powiem. Dlaczego zaczynam tą tubę w ten sposób dzisiaj? No bo właśnie chcę się odnieść do komentarza, który został, właściwie do takiej tezy, która została postawiona wczoraj. Nie będę wymawiał nika osoby, która to zrobiła, bo cały czas nie mam trochę jeszcze do was zaufania. No przykro mi. Może to przykre słowa, ale dużo osób strasznie dostaje napadu nieprzyjemnych uczuć, jeżeli ktoś coś powie złego na mój temat. Tak nie można, musicie się wyluzować, naprawdę. Jeżeli ja potrafię to znieść, to wy powinniście tym bardziej. Więc tak, Wczoraj ktoś mi pod materiałem o grupach i o subkulturach i o sumieniu, ktoś mi zarzucił, że mimo całej sympatii do mnie, bardzo dziękuję ci, nie zgadza się z moimi poglądami, ponieważ one są zbyt konformistyczne. I być może ogólnie można odnieść takie wrażenie, znaczy można powiedzieć, że moje poglądy są niewyraźne, bo ja staram się ostrożnie o nich bardzo opowiadać, a to dlatego, że sam nie mam do końca zaufania do swoich poglądów. To temat na dłuższą dyskusję, ale tak ogólnie jest. Natomiast nawet sobie sprawdziłem w słowniku, co znaczy konformizm, bo już przez chwilę zacząłem tracić kontakt z rzeczywistością, jak zobaczyłem ten zarzut. Otóż konformizm to jest skłonność do ulegania cudzym poglądom, szczególnie w obrębie, kiedy się znajdziemy w obrębie grupy. Czyli to jest coś, o czym ja tak naprawdę ostrzegałem we wczorajszym materiale, czyli ostrzegałem o tym, żeby nie utracić własnej tożsamości, żeby być ostrożnym wobec grup. Czyli ja ostrzegałem pod konformizmem, więc zarzucanie mi konformizmu właśnie pod tym materiałem, no, jest pewnym błędem logicznym. Nawet jeżeli ogólnie można z moich materiałów wyciągnąć taki wniosek, że ja jestem konformistą, to akurat pod tym materiałem fatalne miejsce. Także ja mimo całej mojej sympatii do ciebie, bo to, że nie pierwszy raz rozmawiamy o różnych sprawach i za pośrednictwem skrzynki odbiorczej i tak dalej, to musisz, kurczę, rzucić okiem na definicję konformizmu i tak dalej, no. Także nie pogniewaj się, ja przepraszam, że to wyciągnąłem na forum takie publiczne, Ale pomyślałem sobie, że załatwię jakby pieczenie na jednym ogniu, czyli powiem o tym, że trzeba dawać ludziom o odmiennych poglądach szansę na wypowiedzenie ich i to jest szczególnie ważne dla mnie pod moimi filmami. A druga rzecz, że odpowiem na ten zarzut o konformizmie. Tak. No i tyle w tej kwestii. Druga rzecz, po pewnych przemyśleniach, które tu się odbyły w kuchni i wewnątrz mojej głowy, bo jest kilka tematów, które chcę poruszyć, ale ten, jak już tak zacząłem arogancko o opowiadaniu o swoich widzach i o sobie, to chyba pociągnę ten temat dalej. Mianowicie chodzi mi o odpowiedzialność za swoje słowa i to w odniesieniu do mnie. To jest tak, cholerny świat. Widzicie, ja cały czas walczę, prowadzę taką wewnętrzną walkę o to, by móc wypowiadać własne myśli, przekazywać własne myśli bez konieczności ponoszenia odpowiedzialności za to, jak te myśli będą odbierane i ile z tych myśli zostanie przyjęte przez innych ludzi. To jest kurczę vlog, no. Czy ja powinienem, czy doszedłem teraz do takiego punktu, w którym ja muszę 5 razy zastanawiać się nad tym, co powiem, bo moje myśli mogą... No bo to, co mówię, jest wysłuchane przez jakąś tam grupę ludzi. Gdzie jest ten punkt, w którym człowiek powinien przestać mówić swobodnie, a zacząć dostosowywać swoje poglądy do tego, do odbiorcy? I ja dostaję troszkę informacji właśnie takich na skrzynkę, że muszę zwracać uwagę na to, co mówię, bo słuchają mnie młodzi ludzie. Zresztą ja wiem ze statystyk, że nie tylko młodzi ludzie. No. Ale ja protestuję, kurczę. To jest YouTube i to jest mój vlog. No. Czemu ja mam ponosić odpowiedzialność? Ja tu nie pracuję jako dziennikarz. To jest też kwestia to jest takie pytanie moje do was. Czy w jakim momencie... No, to jest trudne. Ja nie potrafię, nie wiem, czy ja tą walkę ze sobą wygram, czy nie wygram. Ja chciałbym mówić to, co myślę, bez konieczności martwienia się o to, jak te słowa zostaną przyjęte. Bo chyba taka jest cecha tego medium i zaleta, że człowiek może mówić to, co myśli, a zweryfikowany jest przez liczbę odsłon filmu. No i wtedy jakby... Nie mówię, żeby się pod tym wpływem zmieniał, ale pewnie wiele osób tak robi. Ale kurczę, no czy ja ponoszę jakąś odpowiedzialność za swoje słowa teraz, nagle? Czy ja ponosiłem tę odpowiedzialność miesiąc temu? Może nie, a teraz nagle jej nabyłem. Co się stało? Co się nagle stało, że ja powinienem być ostrożny w tym, co mówię? A poza tym, co ja takiego mówię, że to może jakoś tak radykalnie zmienić życie młodego człowieka, że nagle zamiast chodzić do szkoły, będzie chodził po podwórku z nosem w chmurach. No ludzie, ja przecież nie podejmuję jakichś takich tematów. Nie mówię przecież nikomu, nie uczcie się, bo to bez sensu, albo nie pracujcie, bo to bez sensu. Ja w ogóle takich kwestii nie poruszam. Czemu? Ja mówię tylko o tym, żeby... To jest właściwie esencja moich vlogów. Żeby nie przyjmować pewnych rzeczy za fakty. Jeżeli w moment, w którym uznacie, że wiecie wszystko na jakiś temat, że jesteście mistrzem w jakiejś sprawie, to będzie ten moment, w którym przestaniecie się już czegokolwiek uczyć na ten temat. Krótko mówiąc, to jest ten moment ogłupienia, że jeżeli się zamkniemy na pewne sprawy, ponieważ uznamy, że już wszystko wiemy i nikt nie może nam nic nowego powiedzieć, to przestaniemy się rozwijać w tym akurat kierunku. I to jest cały czas, w każdym materiale, w którym opowiadam, to jest uwaga, będzie fraza z kolejnych, to jest konieczność zachowania otwartego umysłu. I ja mogę o tym mówić w ten sposób. Ej, słuchajcie, trzeba zachować otwarty umysł. Nie wolno się zamykać na cudze poglądy. I okej, mogę tak mówić, chociaż to moim zdaniem jest bez sensu. Ale mogę na przykład mówić, że Katy Perry i Lady Gaga to są fajne laski i że mają coś do powiedzenia i nie warto ich oceniać tylko przez pryzmat twórczości i nie przez pryzmat tego, co trafia na listy przebojów. To są właściwie... Czyli właściwie powiedziałem dwie te same rzeczy, żeby trochę sobie zostawić miejsca na dodatkowe myśli, nawet jeżeli w jakiejś sprawie wyrobiliśmy sobie pogląd. I tyle. I ja cały czas... I w tym się zamykają moje vlogi. One nagle, kurczę, zamiast wypowiadania moich poglądów stały się jakieś trochę instruktażowe miejscami. Ale to jest tak, jak ktoś mi zadaje pytanie, no to ja staram się na nie odpowiedzieć w tym swoim vlogu. I tyle, no. Trzymajcie się. Trzymajcie się, życzę wam miłego dnia. Mój pewnie będzie miły, chociaż deszczowy. Pa, pa!